Ogólnie jeśli chodzi o te nowe mandaty, bo dużo osób się zastanawia, co o tym myślę. Jeśli chodzi o te nowe mandaty, to moim zdaniem one są kurwa za niskie. Ale nie są kurwa za niskie na zasadzie, że przekroczenie prędkości coś tam 1000 zł. To tam chuj. Za niskie są względem osób, którzy rzeczywiście niosą ryzyko. Ja wiem, że to jest totalnie niepopularna opinia, ale nie wiem, jakby to kurwa powiedzieć. Moim zdaniem, jeśli ktoś jedzie normalnym, sprawnym samochodem i jak ktoś jedzie normalnym, sprawnym samochodem i sobie na jakiejś autostradzie, kurwa, po w miarę pustej drodze pojedzie, nie wiem, 160 zamiast 140, to nie widzę sensu karania takiej osoby. Tak samo jakbym kurwa jechał środkiem miasta pomiędzy szkołą i pisał SMS-a, nie? Czy kurwa zajeżdżanie drogi, wymuszanie pierwszeństwa, to są kurwa ludzie, którzy mega duże ryzyko niosą. Na tym bym się skupił. A poza tym, ja wam powiem tak, te mandaty kurwa chuja zmienią pod tym względem, że wykrywalność wykroczeń drogowych jest na zerowym poziomie. Totalnie trzeba mieć albo pecha, albo być nieuważnym i nie korzystać z wszelakiej technologii, która jest, żeby dać się kurwa złapać w mieście i gdziekolwiek indziej. Patrząc na lusterka, jak widzisz kurwa, że jedzie za tobą jakiś samochód, a ty przekraczasz prędkość, no być może to jest policja. Dlatego ja na przykład jak zawsze mijam, jak ja kogoś wyprzedzam na jakiejś ekspresówce czy na autostradzie, ja zawsze patrzę, kto kieruje, ile osób siedzi. Nie jesteś w stanie zobaczyć, czy to jest policjant, czy to nie jest policjant, ale jeśli jedzie kurwa ziomek w krótkiej koszulce różowej, no to nie jest to policjant, nie? Bo tak się policja nie ubiera. Policjanci też jeżdżą we dwójkę. Policjanci nie zatrzymują cię samotnie, zawsze jest ich dwóch. No jest ileś tam, też są takie, nie inne samochody, nie? Jak widzisz jakiś Mondeo, widzisz jakąś BMW trójkę, też w zależności pewnie od województwa, to już ci ludzie są obczajeni. Bardzo ciężko jest ogólnie dostać mandat. Trzeba być albo nieuważnym, albo mieć pecha. Bo, czy masz Janosika, czy masz Google Maps, są te wszystkie kontrole drogowe pozaznaczane. No chyba, że jesteś pierwszą osobą, którą akurat złapali. Jest to ciężkie. Jest ogólnie ciężko dostać mandat. Ja uważam, że ciężko jest dostać mandat. Więc do momentu, kiedy oni nie zwiększą wykrywalności, to po prostu trzeba mieć pecha, kurwa, żeby dostać mandat. Ty możesz codziennie jeździć po 150 w mieście i kurwa rozjeżdżać ludzi prawie na pasach, wymuszać pierwszeństwo i kurwa nie dostaniesz mandatu, bo po prostu tej policji nie widać. Dużo kamer wykrywa przekroczenia drogowe. No wiesz, jak jeździsz na czerwonym świetle czy coś, no to jesteś skrajnie nieodpowiedzialny, nie? Ale taka kamera drogowa to ci nie wychwyci, czy jadę 75 czy 50 zabudowanym. Wiesz, 1 stycznia to zobaczymy, czy ciężko dostać mandat, no ale 1 stycznia to wiadomo, że oni będą. Wiesz, to jest tak jak się zmienia jakiś przepis, to idą kurwa łowić jeleni. Powiem wam tak. Nigdy w życiu nie widziałem kontroli drogowej we Wrocławiu, ani w dzień, ani w nocy, tak żeby po prostu stali i suszyli we Wrocławiu. Nigdy, kurwa, nigdy. A uwierzcie mi, o różnych godzinach to miasto przejechałem wzdłuż i wszerz przez ostatnie 1,5 roku. Ja mam datę przyszło po tripie? Kurwa, z 5. No, ja miałem, jak z haja wracałem, to jeden typ mi przygazował na światłach i potem chyba chciał się ścigać, tylko ja widziałem na Google Mapsie, że tam kontrola jest i typ potem mi wysłał. Zresztą wrzucałem na storkę, że 9,8 jechał, dostał mandat, 400. I panaś policjanci się z niego śmiali.